Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Zawsze, kiedy są tutaj w sklepie dla hodowców.pl tematy związane z różnego rodzaju wyposażeniem do gołębników, lubię te tematy, bo po prostu są to rzeczy, które mnie interesują i czegoś nowego się można dowiedzieć. Tutaj mamy takie dwa nowe produkty, które się pojawiły tutaj w ofercie sklepu dla hodowców.pl, a są to tak zwane grytowniki, służące też również pojnik pod poidło. Dokładnie, są to uniwersalne produkty. Ciekawe są, bo pokażemy za chwilkę, jak one wyglądają, jakie są ceny i na czym polega ich atrakcyjność. Powiedzą nam koledzy Sebastian i Rafał. Proszę bardzo. Witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Tak jak Rafał wspomniał, tutaj prezentujemy grytownik. Ale nie bój się podnieść to. Grytownik lub powiedzmy... Podpojnik. Podpojnik. Różnie to nazywamy w różnych rejonach kraju. Z tym, że my ogólnie nie chcieliśmy tutaj robić jakiegoś większego zamieszania, ale chcieliśmy zaprezentować właśnie linię produktów z tej sklejki wodoodpornej. To jest sklejka o powiedzmy bardzo długiej żywotności i te produkty są troszeczkę droższe, no, szczególnie z uwagi, że mamy do czynienia teraz z walutującymi cenami powiedzmy płyt, ale mimo wszystko to jest wydatek raz na naprawdę długi czas. I mamy całą linię produktów właśnie z tej sklejki. Także zapraszamy, żeby zapoznać się w zakładce akcesoria na naszej stronie www.dlahodowców.pl. Mamy akcesoria i w tych akcesoriach mamy właśnie całą linię produktów. To są karmiki różnego typu. Oczywiście z wkładami również można sobie zamówić u nas z metalowymi wkładami, które powodują to, że nie namnażają wtedy nam się tam powiedzmy... Pleśnie, bakterie różnego rodzaju, tam grzyby. Także to jest wszystko dostępne w tej zakładce akcesoria. A tutaj chcieliśmy takie mniejsze produkty zaprezentować właśnie w jaki sposób... Ale wiesz, podnieś całkiem, pokaż. Zobaczmy, co jest ważne. Kolega otworzył to i tak jest waga, wszystko dobrane, że nie upada. Bo często są takie produkty nie do końca zrobione, przemyślane, to jak podniesiemy, to nagle nam upada. Tutaj natomiast zobaczmy, nawet nie mamy tutaj wypełnione żadnym materiałem, ale waga jest tak dobrana, wszystko zrobione, że nie upada. I teraz co ważne. To wygląda jak taki wielki, szeroki kapelusz, ale kiedy postawimy tutaj pojnik, to nie jest sztuka, żeby to było małe, tylko właśnie dzięki temu gąb może tutaj wejść i... Tak, gąb może wejść spokojnie. O właśnie. Powiedzmy z tego pojnika skorzystać, a druga zaleta... I nie spada. ...tego typu rozwiązania to jest to, że myszy, które gdzieś tam nam chodzą po podłodze, nie dostaną nam się bezpośrednio tutaj do wody. I druga, że jak woda jest wyżej, bo właśnie mamy kurz, pył, wszystko, tak. To wchodzi nam do wody. I to jest troszeczkę wyżej. Ale główny atut tego akurat to jest stawiamy pojnik, nie ma szans, żeby mysz nam się tutaj dostała, powiedzmy z dołu weszła nam do tej wody. Nie? A jak tutaj nasypiemy na dół grit, jakieś mieszanki mineralne, no myszy tego raczej nie jedzą. Tutaj natomiast mamy drugi taki, poczekaj, odwrotnie, o tak. Myślałem, że się podnosi. Nie, tutaj jest rozwiązanie. Z jednej i z drugiej strony podnosimy i też możemy nasypać minerały, czy tam jakieś gryty. To sobie tak stoi. Tutaj oczywiście też wodę możemy u góry postawić, także widzimy bardzo fajne rozwiązanie. Jest naprawdę korzystne tutaj dla hodowców. Ile to kosztuje? Cena 56 zł. Jedno. Tak. Jedno i drugie. Cena detaliczna. Także widzimy, zachęcamy. A jakie inne jeszcze macie tej, że tak powiem, tej serii z tej wodoodpornej sklejki tutaj w ofercie? Praktycznie wszystkie produkty z wyposażenia gołębnika są dostępne w tej wersji. I tak samo jest dostępne, cele są, ale zwykła sklejka wodoodporna, już nie szalunkowa, z uwagi też na estetykę, powiedzmy, później. Ja mówię wodoodporna, mówię szalunkowa. To jest tak, bo to jest wodoodporna. Ja wiem, ale to chodzi właśnie, żeby tak, było na szalunki używane. Używana do szalunków, dlatego taka potoczna nazwa. Ale na przykład cele mamy ze zwykłej sklejki wodoodpornej. Ona ma tutaj normalnie drewnianą tą... Bez tego impregnacji, bez tego laminatu. Bez impregnacji, bez laminatu jest, nie? Ale też jest sklejka wodoodporna, bardzo, bardzo wytrzymała, raz wydane pieniądze. I co ważne, podkreślmy, bo te celki, jak kupujemy u Was, to są składane po prostu. Tak. To możemy kupić, nie musimy kupować tak objętościowo, że tak powiem, płacimy za transport powietrza, tylko kupujemy po prostu zestawy do samodzielnego montażu. On jest bardzo prosty, ten montaż. No, jak to mówi mój w wojsku przełożony, średnio zdolny szympans se z tym poradzi. No tak jest z tymi cenami, że to nie jest sprawa skomplikowana, jeśli dokładnie chodzi o montaż. No, śrubokręt plus wkrętarka, czy jakieś inne rzeczy, wkręty, to se każdy poradzi. Ja myślę, że hodowcy tutaj to są jednak, to jest takie...
jeszcze pokolenie, które ten, z takimi rzeczami sobie bez problemu radzi. Mam obawę o kolejne pokolenie, czy będzie sobie z tym radziło, ale, ale tutaj myślę, że to jest na tyle nieskomplikowana sprawa, mało skomplikowana, że bez problemu przy jakimś piwku, nawet z kolegą, czy czymś tam troszeczkę może... Tylko wiesz co, wtedy przy piwku z kolegą, ja pamiętam jak się meble, meblościanki skręca meble, to... Po prostu jest taki zestaw wkrętów, to zostaje. Tutaj natomiast... Coś zawsze musi zostać. No, przy... Gołębie na pewno nie będą jak żona zgłaszać reklamacji. Tak jest. Także na razie dziękuję. Tak, zapraszamy do zapoznania się. Jak chcę, to można tutaj z Rafałem też jakieś sprawy tam powiedzmy przy większej ilości. Oczywiście cenę ponegocjować, pogadać. W górę. W górę, w dół, gdzie będzie trzeba. Dobrze. Jesteśmy otwarci na propozycje. Także dziękujemy na razie. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.